Witam serdecznie w kolejnym odcinku Komórkomania TV. Jesteśmy w Samsung Gallery, w miejscu, w którym można wejść i obejrzeć sobie najróżniejsze smartfony i urządzenia Samsunga. Z nami jest Marcin Konarzewski, ja jestem Bartosz Dul. Witam. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Galaxy Nexusie. Więc panie Marcinie, proszę powiedzieć przede wszystkim, jaki jest Galaxy Nexus? Co tutaj jest nowego, czym on się wyróżnia, czym się charakteryzuje? Galaxy Nexus, najnowsze, nie tylko nasze, ale i też Google'a, dzieło. Jaki jest? Od razu widać. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to design tego urządzenia. Nie trzeba uruchamiać ekranu, żeby go sobie obejrzeć i stwierdzić, że jest po prostu idealny do dłoni. Z dużym wyświetlaczem, z lekko wygiętym screenem, co tworzy całość, która naprawdę jest przyjemna, zarówno jak na niego patrzymy, no i obcujemy dotykając. No właśnie, jeszcze wracając na chwilę do tego ekranu, bo wcześniej wiemy, że ekran jest wielkości 4,65 cala, jednak wbrew pozorom wcale on nie jest taki duży. Wydawać by się mogło, że jest większy, natomiast jak się go weźmie do ręki, on rozmiarowo przypomina nieco Samsunga Galaxy S2. Dlaczego tak jest? Czy to ma związek z właśnie tym, że nie ma żadnych przycisków dotykowych pod wyświetlaczem, czyli całość zajmuje po prostu wyświetlacz i mamy ekran, na ekranie po prostu przyciski dotykowe? Czy to jest z tym związane? Też. Generalnie design urządzenia został wykonany na tyle przyjemnie, że rozmiary całego urządzenia są niewiele większe od Galaxy S2, przez co po prostu mamy do czynienia mimo dużego ekranu z telefonem, który jest telefonem, może spełniać takie właśnie funkcje podstawowe, czyli wygodnie się z niego dzwoni, wygodnie się na nim pisze. Brak przycisków fizycznych pozwala na to, że ten ekran zajął więcej miejsca niż w innych smartfonach. Mm-hmm. No właśnie, i jeszcze wracając na chwilę do tych przycisków fizycznych. Wiele osób pyta się, bo ich to ciekawi, a co się dzieje z przyciskami fizycznymi w momencie, gdy na przykład, nie wiem, pojawi się jakaś aplikacja, gdy włączymy jakąś grę, włączymy jakiś film, czy one są zawsze, czy one się wyświetlają zawsze, czy jednak czasami znikają w razie potrzeby? Ja rozumiem, te przyciski wirtualne, które są na dole, tak, one w sytuacji, kiedy nie są potrzebne, po prostu znikają i są dostępne, możliwe do wywołania poprzez, są zastąpione przez takie tutaj trzy kropeczki, dzięki którym możemy przejść do dowolnej opcji, wyjść z aplikacji, czyli po prostu, żebyśmy nie zostali z aplikacją uruchomioną raz na zawsze. Mhm. Samsung Galaxy Nexus już jest w tym momencie dostępny w sprzedaży w Polsce. Moje pytanie brzmi w takim razie, czy on będzie jednak dostępny też u polskich operatorów? Wiemy, że Samsung zajmuje się jego dystrybucją, więc czy może w tym kierunku też poszedł? Na razie nie mamy jakiegoś oficjalnego potwierdzenia, jeśli chodzi o sprzedaż tych urządzeń u operatorów. Mhm. Niemniej urządzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Sądzę, że dużo większym niż jego poprzednik, czyli Nexus pierwszy. Czyli Nexus S notabene. No właśnie, Nexus S również dostanie Androida 4.0. Pomówmy właśnie o samym Androidzie Ice Cream Sandwich. Co się zmieniło w stosunku do poprzednika Gingerbread? Nastąpiło połączenie, powiedzmy, Gingerbreada z Honeycombem. Czyli wróciliśmy do jednego systemu dla urządzeń typu smartfon i dla tabletów, dzięki czemu mamy chociażby te wirtualne guziki wzięte niemalże żywcem z Honeycomba tabletowego. Poza tym rozdzielczość ekranu jest też dostosowana, tak jak w przypadku tabletów. Mamy do czynienia z rozdzielczością 1280x800. Co więcej, mamy kilka rzeczy takich funkcjonalnych, przeniesionych również z Honeycomba, chociażby dostęp do ostatnio uruchomionych aplikacji, które pojawia się w formie listy, tak jak na tabletach. Poza jeszcze tymi funkcjami, nowy Android 4.0 wprowadza całkowicie zmieniony wygląd w stosunku do poprzednika, ale też kilka takich ciekawostek, jak właśnie wywoływanie ostatnio uruchomionych aplikacji, którymi można zarządzać automatycznie. Mamy też kilka takich ciekawych funkcji, jak zarządzanie
danymi, transferem danych możemy ustawić na przykład blokadę, to się po raz pierwszy pojawiło, tak. Ustawić blokadę na transfer danych, na przykład ustawić limit na powiedzmy 2 GB transferu, ale też mamy przykładowo widoczny na każdym ekranie pulpitu widżet wyszukiwarki Google. Jak to działa? Jak to się sprawuje? Czy to przeszkadza? Czy to realnie zmniejsza rozdzielczość, to co się mieści w ekranie? To co się mieści na ekranie. Czy generalnie ten widget moim zdaniem jest bardzo przydatny, ponieważ w innych smartfonach zawsze miałem problem, na którym screenie go zostawiłem. Mhm. I przeszukiwałem sobie to menu, żeby coś tam wyszukać, więc według mnie rozwiązanie bardzo dobre. Nie zajmuje dużo miejsca, myślę, że wystarczająco dużo rzeczy znajdzie się, zmieści na tym screenie. Sposób dodawania widgetów na ekran główny też został trochę zmieniony. On znajduje się tak jakby za menu z aplikacjami. Te widgety są bardzo przyjemnie pomyślane, też mogą być podobne podobne do tych, które znamy z tabletów. Mhm. Poza tym też sporo widgetów pozwala na zmianę ich rozmiaru, więc można to wszystko sobie ładnie dopasować i poukładać na pulpicie. Mhm. A w Galaxy Nexusie możemy zobaczyć na jego prawym boku takie pozłacane styki. Rozumiem, że to oczywiście jest związane z tym, że będzie można go włożyć na przykład do jakiejś stacji dokującej specjalnej. Jak to jest z tymi akcesoriami? Czy one będą dostępne w Polsce? Tak, akcesoria dla tego urządzenia pojawią się niewątpliwie. To złącze, zwane złączem Pogo, bardzo tak swojsko, mhm. jest złączem, które pozwala na pozbycie się wpinania kabli do urządzenia. Wkładamy go sobie na przykład do zestawu samochodowego i on w tym momencie zarówno komunikuje się z innymi urządzeniami podpiętymi nie do urządzenia, a do zestawu, jak też jest dostępna podstawka dla tego urządzenia, która pozwala na ładowanie i wymianę plików za pośrednictwem właśnie tego złącza. Mhm. A czy to będzie tak, że jeżeli włożę na przykład powiedzmy do stacji dokującej w domu, to czy automatycznie na wyświetlaczu pojawi się na przykład, nie wiem, zegarek, jakiś odpowiedni wygaszacz ekranu z najciekawszymi informacjami, albo nie wiem, tryb ramki się przełączy, czy są takie ustawienia w ogóle? Tryb, rozumiem, tutaj znany też z innych naszych urządzeń, który automatycznie po wpięciu przechodził w taki tryb biurkowy albo tryb samochodowy. Na daną chwilę z akcesorii, które widziałem, nie, taki tryb się nie uruchamiał, natomiast on pozostawał wówczas non-stop w stanie czuwania, czyli mhm. non-stop jest wyświetlany ekran i cała zawartość tego ekranu jest dostępna, co tłumaczy fakt, że w zestawie samochodowym na przykład nie ma dostępu do przycisku mhm. włącznika. No właśnie. Dzięki temu, albo normalnie gdyby nam ten ekran zgasł, to nie wywołamy go sobie z powrotem, no tak. A dzięki temu trybowi samochodowemu on sobie cały czas się świeci, cały czas mamy dostęp do jego funkcji. Mhm. Proszę mi jeszcze powiedzieć trochę o NFC, ponieważ Galaxy Nexus jest kolejnym smartfonem zaraz po Nexusie S, który również obsługuje technologię Near Field Communication. Jak wiemy, Near Field Communication głównie służy do mobilnych płatności i tym podobnych, jednak Galaxy Nexus wraz z Androidem Ice Cream Sandwich wprowadza trochę dodatkowych funkcji, to nie tylko mobilne płatności. Co to jeszcze jest? NFC właśnie to nie tylko mobilne płatności, dzięki temu możemy również wymieniać pliki, wymieniać kontakty, czyli w bardzo prosty sposób, jeżeli chcę od kogoś numer, wystarczy, że zbliżę jedno urządzenie do drugiego i w ten sposób będziemy mogli dokonać wymiany. Mhm. To coś, co dopiero zaczyna się pojawiać na rynku i myślę, że w niedługim czasie jest szansa, że będziemy mogli sobie szybko pobrać zawartość, chociażby z reklamy, przykładając do niej telefon i od razu będziemy mieli informację na swoim telefonie.
Czyli także jeżeli to powiedzmy się rozszerzy także na inne smartfony z Androidem, z Ice Cream Sandwich, będziemy mogli na przykład przybliżyć jeden telefon do drugiego i powiedzmy na przykład nie wymienić nie tylko kontaktami, ale to też cała masa różnych innych rzeczy, typu mapy, aplikacje w Android Market, powiedzmy, o ej stary, znalazłem bardzo fajną aplikację i zamiast komuś pokazywać jakiś długi proces przechodzenia do Android Marketu, po prostu przekazuje się. Zbliżamy telefon jeden przez do drugiego. Telefon, dokładnie. Jasna sprawa. Więc bardzo ciekawa rzecz. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że Galaxy Nexus będzie się dobrze sprzedawał w Polsce. Jest to urządzenie warte zainteresowania zdecydowanie. No ja z kolei również czekam na aktualizację Nexusa S do Android Ice Cream Sandwich, bo to naprawdę bardzo fajny system operacyjny.